Nowy rok szkolny to nie tylko nowe wyzwania edukacyjne, ale także czas na efekty prac prowadzonych podczas wakacji. SP3 doczekała się kompleksowego remontu toalet, które od dłuższego czasu wymagały modernizacji. Faktycznie łazienki wymagały generalnego remontu i tutaj rodzice walczyli o łazienki bardzo długo. Całe te oczywiście prace ze względów organizacyjnych, żeby nie zakłócać roku szkolnego, trwały właściwie przez cały okres wakacyjny. Remonty zostały przeprowadzone na wszystkich kondygnacjach, zarówno w łazienkach męskich, jak i damskich. Niezwykle wysłużone toalety w szkole podstawowej nr 3 zostały bardzo kompleksowo wyremontowane. Wymieniona została kanalizacja, wymieniona została armatura, odświeżone ściany oraz płytki. Sanitariaty odnowione zostały z miejskich funduszy. Budżet wyniósł 80 tysięcy złotych. Od kilku lat były przekładane terminy remontu sanitariatów w szkole podstawowej nr 3. Cieszę się, że w końcu po wielu latach udało się wygospodarować środki finansowe. To nie jedyne dobre wiadomości z SP3. Jak informowaliśmy na początku lipca, szkoła otrzymała także dofinansowanie z funduszy europejskich w wysokości 375 tysięcy złotych, które zostanie przeznaczone na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów.